Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpos. Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Poszukałem sobie w internecie... o co chodzi z tym pomniejszym kamieniem runicznym Czernobóg, że daje zero siłę ataku. Okazuje się, że większy kamień runiczny Czernobóg również daje zero siłę ataku. I wszędzie o tym piszą, ale ani jednej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, nie ma. Tylko wszędzie pytania, czy to bug, czy to tak ma być, czy coś jeszcze musimy zrobić. No wszędzie tylko pytania, ale odpowiedzi brak. Dobra, jesteś. Spotkaj się z Nidasem na wyspie na wschód od Arn... To znaczy, gdzie to jest? Bo ja nie mam znacznika nawet. Na wschód od czego? A gdzie to jest ta Ar coś tam? Skąd ja mam to wiedzieć? Dobra, zobaczmy. Czując zbliżającą się śmierć, ludzie starają się domknąć różnego rodzaju niezamknięte sprawy. Dobra, Nidas, dziarski weteran. Spotkaj się z Nidasem na wyspie na wschód od Arinbjorn. Na wschód od Arinbjorn. Wschód jest tutaj. Ale gdzie jest Arinbjorn? Arinbjorn, na wschód, na wyspie, na wschód od Arinbjorn. Generalnie gdzie tu jest wyspa i gdzie jest Arinbjorn? Nie mam bladego pojęcia w sumie, gdzie jest Arinbjorn, także... Jednak... Przepraszam najmocniej, ale będę musiał sobie odpuścić tego questa, bo po prostu nie wiem. Może podpowiedzcie mi w komentarzach, gdzie to jest. Ejże, nie dotykaj mnie! To wtedy tam pójdę. No, to jest dobry pomysł. A teraz idę w takim razie z głównym questem i idziemy do Priscilli ją posłuchać. Jak sobie ładnie pitoli na gitarce i śpiewa. To słusz. ...130-125 kroków. Tak, ktoś mi podpowiedział, że... Gdzie wieje, bo ja tam nie widzę. Jest pogodnie. 16:28 i tutaj... Ajajaj, nie w tym kierunku. O, tak się zagapiłem, że nie zauważyłem, że tu kowal był. Co to się dzieje ostatnio z tym Wiedźminem? Drugi raz ten sam numer. Ja nawet nie wiem, muszę sprawdzić... Cicho bądź. Nie wiem, muszę sprawdzić na nagraniu, czy to też wam się wyświetla taki rozmazany ekran. Coś do naostrzenia, przekucia. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje... No i lecimy. Cyk, 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 cyk. To na razie zostawiam. To sprzedaję. Pomniejszy glif igni sprzedaję, bo mi są po prostu niepotrzebne. Kupiec nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, żeby to kupić. No proszę, no to sprzedaj mu chociaż jeden. I teraz tak, rozbierz na części, to na pewno na części będę chciał rozebrać te buty. Czy ja wiem? Nie. Dupy nie urywają. Sprzedaję. Aha, nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, zapomniałem. No to zostawiam, bo jeszcze nie jestem przekonany, czy... Bywaj. Czy ten mieczyk, który teraz używam, jest gorszy czy lepszy? Zobaczymy w praniu. I ładnie śpiewają. I wtedy się wszystko okaże. Ludzie, poratujcie, chory jestem nabity. Tam jest płatnerz. W sumie to do niego też można skoczyć i mu sprzedać całą resztę. Ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Miecze! No to pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. To do sprzedania. To do sprzedania. Kasiory mam już jak lodu. On zresztą też. A co ty masz tu ciekawego? Spodnie do dupy, do dupy. O! O! Tylko, że drogie. I szału nie robią. Fajne, ale...
Jakbym je znalazł, to bym je założył, ale żeby je kupować, to chyba nie bardzo. No dobra, aha, i rozbierz na części, tak, bo... Składnik alchemiczny. A co się dostaje z takiego? No proszę. Nawet nie wiedziałem. Ale nie. Ja chcę rozebrać te takie syfy i dole, typu o, szkatułka. Rozbierz. Dobra, co my tutaj mamy? Świeca, pewnie, zawsze się przyda. Od czasu do czasu też trzeba. Nasycony pył, nie. Ruda żelaza, nie, nie, nie. Gdzie jest ta ruda srebra? O, tu jest, bo to jest fajna sprawa. Sztabki się zawsze przydadzą. Kartka papieru z kartki papieru. No, z księgi księga. Jee, super. Z fajki, kawałek drewna to nie, ruda żelaza to nie, kawałek drewna... Nie, dobra, nie trzeba mi nic więcej. Dzięki, bywaj. Bywaj. Tu jest kupiec obok, także u kupca mogę... sprzedać resztę z syfu. Od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie. Zamknij się i dawaj... Zapraszam. Pokaż mi swoje towary, szybciej. Tu nie ma co się... Aha, ty takich rzeczy nie skupujesz, ale ty za to skupujesz książki. No i bardzo się z tego powodu cieszę. Mam parę rzeczy do sprzedania. I po bardzo dobrych cenach to skupujesz, z tego co widzę. Dobra, lecimy wszystko jak... Lecimy wszystko jak leci. No, tu jeszcze jakaś się zapodziała książka. Terminarz Jaskra. Nie, Terminarz Jaskra na razie sobie zostawimy. Bywaj. I lecimy. Właśnie, że tak. Za stolą, gdzieś na płocie, kogo drąko pieje. Zaraz przyjdę, miła. Gadanie. Jak se ładnie śpiewają. Nie kumam, czemu oni się tak tu drą. Chyba są niespełna rozumu. A ja tu już byłem. Mhm. Tu na górze mieszkała ta. A po zachodzie słońca. Tu jest zachód. Dobra. Czyli muszę stąd wyjść, żeby do zachodu poczekać. Tu jest zachód, więc poczekajmy do zachodu słońca. To będzie chyba ta słynna pieśń Priscilli. Posłuchajmy. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Wygląda dziwnie. Ale posłuchajmy. Snów uciekasz nad ranem.
cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę usta zmagane wiatrem. Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Wow, to było piękne i bardzo mocno nawiązujące, mam wrażenie, że do naszej historii, do historii Geralta. Ja go znam! Mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo! Znowu burdy i awantury! A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Ale to ty wstrzymałaś awanturę. Stolica kultury! Kurwa mać! To ty wstrzymałaś burdę, głupia pizza. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Priscilla. Alias Cyraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. No właśnie. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Jaskier nie pominął żadnych szczegółów. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. No, ma coś z Jaskra. Faktycznie, to jest taki kobiecy odpowiednik Jaskra. Tylko trochę ładniejsza. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji.
Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Roiven? Skok na skarb? Co Jaskrowi odbiło? Jaskier i skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w Passiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Chodzi o Ciri. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Nie ryzykowałby tego dla po prostu jakiejś kobiety. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll z Kalny. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Rozumiem, że skok się nie udał. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Roivenem właśnie, Tasakiem i Królem Żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z Kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. No i znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Ziggy'm Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Dam mu radę. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Ojej, dużo rzeczy się nagle pozmieniało. Raczej na nic się tu nie zdam. Wracaj. Geralt! Nie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie, poziom 12, jej. Ale fajnie. Dobra. Nie postacie, tylko postać. O, postać. Świetnie. I mamy 8 punkt rozdany. Jej! I od tej pory możemy rozdawać punkty w to. Także ja sobie pójdę teraz w... No w coś sobie tam pójdę. O! Tutaj się otworzyła kolejna kieszeń. No to już 12 poziom. Kurde, lebele, szybko to zasuwa. Aha, bo otrzymano punkty doświadczenia 800, to widzę, że tak poważna sprawa. Myślę, że na 16 poziomie, jak już będę miał ten kozacki mieczek, to wtedy mogę się wybrać do Skellige. Ale na razie tutaj jeszcze mam dużo do zrobienia na miejscu. Na przykład znaleźć Jaskra. Nieszczęsnego, cholernego Jaskra, którego wiecznie trzeba mu dupę ratować. Wiecznie się w coś pakuje. Najlepsze, że zawsze spada na 4 łapy. Wiecie, on na tym zarobi, coś ten, w sensie, zarobi to znaczy tak, w sensie w takim... Jakbym chciał cię upić, to nie pilibyśmy Côte de Blessir. No, wiecznie ma z tego korzyści, a my go ratujemy. Noc jest, ale dobra. Tak pięknych okolicznych. Przyrody i tego... Podejrzanie wygląda. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego i niepowtarzalnych, to jest cytat z rejsu, kolejny cytat z polskiego filmu. A na co tu chodzi? Jest tam kto? Otwórzcie! Mogłem w sumie w nocy nie przychodzić.
Z drugiej strony tacy ludzie właśnie w nocy urzędują. A Skurwiel Junior, przepraszam, bo cytuję, powinien się sam mną zająć, bo wyrżnąłem jego ludzi. Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem, wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Nie obchodzi mnie to. Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Royden będzie miał czas. Czy dobrze słyszę, że to jest chcesz ten... Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Chyba to jest znany lektor telewizyjny. Ziggy Royden zaprasza. Ja nazywam się Happen. Nie, jednak nie. Zza drzwi brzmiał inaczej. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. No tak, żeby rozbroić. Dobry sposób w ogóle na rozmawianie w łaźni, no bo... Przynajmniej wiemy, że... Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. No. No i co ja mam zrobić tutaj? Użyj. Dobra, schowałem nasze rzeczy. O! Geralt! Z poczuszku! Znakomicie! Ziggy Royven oczekuje w następnej sali. O! Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałaś rację. Nie rumieni. A Junior uciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Pięknie, wyciągniętą na zgodę. Sporo tego. Ta sprawa jest prosta. Junior dostał zaproszenie i... Czyżbym spotkał tu obu? Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Ja jestem za. Royven, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Mam sprawę do Ziggy'ego Royvena. Mam sprawę do Dijkstry. Znaczy do Ziggy'ego Royvena. Twoja sprawa może chyba poczekać. Chyba może. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowidz jakiś? Nie, wiedźmin. Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. No co ty wziąłeś? Miecz powinieneś był wziąć. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem. No to masz okazję. Teraz z lewa zachodź! Z lewa! Proszę do mnie uciekniesz! Skurwiela Juniora! No to nie będzie trudne, szczególnie, że jest na stylu, że o matko bosko. No odsuńcie się, Jezu, patałachy. Jak mnie to... No nie no. Jeden musi przeżyć. To tak naprawdę tylko i wyłącznie przez to, że... Dobra. Żaden nie ucieknie. Już wszyscy? No dobra. Uuu, ile truposzy leży, ale fajnie. Warto by ich przeszukać. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje.
To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie mam z czego. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda z Wątasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Chcę się spotkać ze... No. Szukam Skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? To prywatna sprawa. To moja sprawa. Geralt jest bardzo czuły na punkcie prywatności. Szpiegowanie go zawsze było koszmarem. No wiesz, gdy szukał Marigold, był bardziej otwarty. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. No. Zobaczymy, czy skorzystam z oferty. Chcę dostać Skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, nam już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. No, będzie lepiej. Chciałbym tylko pozbierać te wszystkie śmieci, co tam. To się porobiło, ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Ups. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przy tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Ogniem i mieczem. Co w mieście należy do... Skurwiela. Myślę, że... Czekajcie sekundę. Dlaczego nie chcesz wojny z juniorem? Wspólnicy znają twoją przeszłość. Nie, co w mieście należy do Skurwiela? Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie jest to kasyno? Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń.
Jak znaleźć ring? To gdzie jest ta arena? W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Pewnie. I gdzie ma ten dom? Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Ruszam szukać. Spróbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. No dobra. Wiesz, co się stało z Jaskrem? Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną Juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Jesteś jakiś opryskliwy. Coś cię gryzie? Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? Wiem, bałwanie. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz. Jakiś potwór, te sprawy. Tak, mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. No to dawaj. Czy mam ci pomóc? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Dobra. Pokaż, co tam masz. Czemu idziemy do łaźni? Proszę za mną. No dobra. Mogę się tu cofnąć? Jej. Mówiłem, że pozbieram te śmieci. Zawsze to wiecie. Trochę kasiorki, nie? Miałem, szczerze powiedziawszy, nadzieję na coś więcej. No, nie będę narzekał. Ojej, jakiś wreszcie. Nowigradzki miecz długi. Czyli, że syfy totalne, no ale... No ale... Jakiś fis, coś tam nie zdążyłem przeczytać. Czy to już wszystko? Tak, to już wszystko. Kurna, przeszklikałem E. Szlak by to trafił. Dobra, napij się wody. To ci życie przywróci. Wiecie co? Spodziewam się, że tutaj mogą trafić na trupojadów. Jakoś takie wewnętrzne przeżycie.
Idź. Nie przejmuj się, ja sobie tylko ja cię tylko okradam. Bo przypuszczalnie to są twoje rzeczy. O, coś słyszę, coś tam zamruczało. Bart? Siema, koleś. Bart, przestań w tej chwili. Ja zły. Przeze mnie zginie Torwuna. Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myślę. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Ty się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma Torwuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. No dobra. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Złodzieje weszli przez tą dziurę? Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Bum, możesz rozwinąć? Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Złe grzyby? Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba, że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torwuna. A ja zły troll. Bardzo zły troll. Już, nie rozklejaj się. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tępego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie i coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia.
Muszę się rozejrzeć po tych pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie, nie ma dobra. Za co. Dosłownie. Przecież jakbyś się tu udusił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. No, ale w tamtym kierunku przejdziemy się już w następnym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.